Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Dzisiaj mamy 24 dzień kwietnia. Z tej strony Łukasz, Fibonacci Dream School. Analizujemy DAX-a. Sprawdzamy sytuację techniczną na niemieckim indeksie. Zareagowaliśmy bezpośrednio na układ harmoniczny, także nie powinny nas dziwić tak silne wzrosty. Wspominaliśmy wielokrotnie o tym, że bardzo ważna zapora popytowa znajduje się na zakończeniu układu harmonicznego. Dokładnie był to poziom 78,6, okolice 12 tysięcy. Pięknie układ zadziałał. Pytanie, co teraz? Zbliżamy się do podwójnego szczytu. 12 400 przed nami. Z góry mówię, że ten poziom raczej będzie do obserwacji, aniżeli do zagrania. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, bardzo duży impet. Zwróćmy uwagę, jaka była luka, jak duża jest rysująca się świeca H1, H4, D1. To jest bardzo silna świeca popytowa. Zbliżamy się, co prawda, do ostatniego szczytu. Oczywiście jakaś reakcja może być, ale raczej będzie to odbicie intradayowe w ciągu dzisiejszej sesji. Tak więc tutaj powinniśmy uważać z zagraniem średnioterminowym na jakieś większe spadki, bo według mnie na interwale D1 na H4 praktycznie nie ma podstaw do tego, żeby była jakaś większa korekta. Te korekty były kończone na układach harmonicznych, wszystko to są układy kontynuacji trendu, trend mamy wzrostowy, a więc raczej o krótkich pozycjach nie myślimy. Patrząc nawet na interwale D1 czy na interwale W1, też widzimy ten podwójny szczyt, aczkolwiek pamiętajmy, że on już został wcześniej zaatakowany, to były początki kwietnia. Dokładnie drugi dzień kwietnia. Ta reakcja owszem była na niecałe 400 punktów. Podchodzimy wyżej i pamiętajmy, jeżeli w ciągu pewnego okresu czasu stosunkowo niewielkiego jest ponowny test, to znaczy, że rynek przymierza się do wybicia poziomu, ale górą. Także według mnie poziom 12 400 zostanie wybity docelowo górą. Także jedynie 12 400 jest do obserwacji. Najbliższe wsparcie oczywiście to są cały czas to okolice 12 tysięcy. Poziom raczej mało realny na dzień dzisiejszy, nawet na ten tydzień, bo według mnie te nowe szczyty zostaną wybite.